My name is Wendy Holden and I'm Nazywam się Wendy Holden i napisałam książkę pod tytułem Urodzeni, by żyć. Wierzę, że stanie się ona moim dziedzictwem. To najważniejsza książka, jaką napisałam w życiu. Napisano już wiele książek o Holokauście. Czym ta różni się od pozostałych? It is unique. Książka jest wyjątkowa, ponieważ porusza temat, który pominęły publikacje z ostatnich 70 lat. Traktuje o dzieciach urodzonych w obozach koncentracyjnych. Odniosła sukces w wielu krajach i myślę, że jednym z powodów jest optymizm i nadzieja, które biją z jej kart. Ma szczęśliwe zakończenie, ponieważ jej bohaterki przeżyły i pokonały wszystkie napotkane trudności. Jak trafiła pani na ślad bohaterek tej książki? It was by chance, and chance plays so much of the storyline in this book. To był łut szczęścia. Przez przypadek trafiłam na nekrolog byłej więźniarki, której zabito w Auschwitz dziecko. Zaczęłam rozmyślać o dzieciach urodzonych w obozach i odkryłam, że nie ma książek lub artykułów w internecie, które poruszałyby ten temat. I came across the name Eva Clark and she was a British baby. Natknęłam się na nazwisko Ewy Clark, która urodziła się w obozie i do dziś opowiada swoją historię innym. Jak się okazało, mieszkamy niedaleko. We had a very emotional day together. Spędziłyśmy razem dzień wypełniony emocjami, po czym zapytałam, czy pozwoli mi opowiedzieć jej historię. Złapała mnie za dłoń i powiedziała, że czekała na ten moment 70 lat. Powiedziałam jej, że ta historia jest wyjątkowa i do tej pory nie trafiłam na podobną. Odparła, że myślała podobnie, dopóki w 2010 roku nie poznała pozostałych dwóch osób, które, tak jak ona, urodziły się w obozach. Kiedy poznałam ich losy i odkryłam, że żadne z nich nie miało rodzeństwa, a bardzo się zżyli, wiedziałam, że jedyny sposób, by ukazać tę historię, to opowiedzieć losy całej trójki w jednej niezwykle ważnej książce. Jak można żyć, mając świadomość, że urodziło się w tak potwornych warunkach, jak opisuje książka? I think there is quite a legacy to being born to a Holocaust survivor or being born a Holocaust survivor. Jest pewne przesłanie, które towarzyszy życiu osoby urodzonej w obozie. Hanna, córka jednej z bohaterek książki, mówi, że ciąży na nich wielka odpowiedzialność. Dzieci dorastały wiedząc, że muszą zrobić ze swoim życiem coś wspaniałego. Nie mogą zmarnować szansy, którą otrzymały jako jedne z nielicznych. Jako dziennikarka i korespondentka wojenna niejednokrotnie zetknęła się pani z cierpieniem. Skąd zatem w pani życiu i pracy tyle optymizmu? Urodziłam się optymistką. Tacy też są moi rodzice. Oboje widzieli potworne rzeczy. Mama przeżyła bombardowanie Londynu. Ojciec urodził się w Indiach i walczył z Japończykami pod Birmą. Jednak mimo doznanych tragedii żyli dalej. Poznali się, pobrali, mieli 9 dzieci, z czego 4 przeżyła. Nigdy nie przestali się uśmiechać. Wychowano mnie w przesłaniu, że bez względu na to, jakie kłody rzuca ci życie pod nogi, wstajesz, otrząsasz się i ruszasz w dalszą drogę. Te słowa bardzo pomogły mi w pracy korespondentki wojennej. Mogłam powrócić do życia świadoma optymizmu i nadziei tych, którzy przeżyli. Czy doświadczenie ciemnej strony życia pomaga w docenieniu tej pozytywnej? I think it definitely made me much more compassionate. W moim przypadku bardzo wpłynęło to na moje współczucie. Na pewno stałam się przez to lepszą pisarką. Mogłam wnieść do pisania własne doświadczenia. Wychowano mnie jednak na optymistkę i lubię myśleć, że po lekturze mojej książki czytelnik wyniesie z niej dawkę nadziei i poczuje się lepiej. When they close the book, they feel better rather than worse.
Przeczytałam wiele książek o Holokauście i Państwo prawdopodobnie też mają takie poczucie. Ale zapewniam, że ta pozycja jest wyjątkowa. Jej unikatowość polega na szczęśliwym zakończeniu, pełnym nadziei, pozytywnym przesłaniu. Przetłumaczono ją na 15 języków, wydano w 19 krajach i bez względu na tłumaczenie dotknęła każdego czytelnika.